Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Skyro, a to jest Turmoil. Jest to gra oparta na gorączce ropy, czy jak to tam się nazywa, w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu ludzie starali, ci bogatsi oczywiście, starali się coś uzyskać dla siebie i wydobyć część ropy. Tak to się nazywa. Ja tę gierkę już przeszedłem. Zacznę sobie. Zacznę sobie nową grę. Tak to zresetuję. Ja tą grę przeszedłem na normalnym. Pokażę najpierw po łebkach normalne. Weźmy sobie Joshua. Pokażę wszystkie cztery tereny, a później zrobię zrobię poziom ekspert i zagramy sobie na ekspercie. Ok. Zaczynamy. Major. Nie będę tego tłumaczył. Major nas wita. Cieszę się, że będę współpracował. Weźmy sobie, wejdźmy, mapa świata. A, okej. Przedstawiamy się. Tutaj widzicie. Każdy. I tak. Każdy z nas dostał kawałek terenu, na którym będziemy wydobywać. William jest, jakby to powiedzieć, bankierem. I oferuje nam pomoc w razie problemu. My jeszcze nie możemy żadnych bonusów kupić. Ja sobie od razu... Ja już klawiaturę znam. D to jest Dowser, czyli ten gościo, który szuka. R to jest Rig. Silo to jest S. I W to jest Wagon. Wagony przewożą z tych ropociągów. Także my czekamy. Mamy czas do marca 31. Ok. Przejdźmy sobie tutaj, spróbujmy. Może uda nam się trafić za pierwszym razem. Jak nie, to będzie troszkę lipto. Ok. Jest, do tutaj udało nam się. Weźmy tutaj, sprzedajmy. Nie mogę jeszcze ulepszać tych rur, nie mogę tutaj tak naprawdę, no, bardzo mało mogę na początku. Teraz dajmy sobie tutaj, bo tu mamy większą cenę i tak jak mówiłem, jest dużo upgrade'ów, jest upgrade, później będziemy mieli kamienie, jest upgrade na powiększenie rur, który bardzo się przydaje, ulepszenie koni. Nie wiem, co tam jeszcze jest, ale weźmy sobie, zbudujmy kolejny ten rig. Zobaczmy, czy nam się uda coś znaleźć za pierwszym razem. Jest! Trafiliśmy. Ok, dodajmy sobie jeszcze trzy te. Jeszcze trzy konie. I możemy X-em przyspieszać. Wcześniej tego nie miałem odblokowanego, ale teraz już mam. Trochę się nie opłaca. No ale niestety, nic nie zrobimy. Tutaj rośnie. Więc użyjmy sobie tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało początkowo i... No niestety, na razie nic nie kupimy. 2000 powinniśmy... Nie, nie zabierzemy. 2100. O, więc się udało. Okej. Okay. Tak wygląda nasza kasa. Nie wiem, dlaczego jakieś glitche są. Widzicie? O, w tym miejscu. A widzicie, to powinno chyba być normalnie. Tutaj widzicie, ponad 2000 zarobiliśmy, więc jest spoko. Profit, wszyscy na minusie, ja lekki plusik. Okej, looking for... Tutaj wzmocnienia i tak jak mówiłem, pierwszym moim wzmocnieniem jest kupienie tych szerokich rur.
weźmy sobie, kupmy teraz nie aukcję, tylko kolejny kawałek, nie wiem jak to nazwać, tego placu. I teraz widzicie, 28, 28, 30 i ten. Ja sobie wezmę tutaj, bo to są dość małe tereny. I zobaczymy po tym, jaki numer będzie i jak bardzo będziemy szukać lepszych terenów wtedy. Ok, bierzemy sobie standardowo 3. Przyspieszamy, żeby troszeczkę... Ok, pierwsze tutaj weźmiemy. Jest, od razu trafiliśmy. 1, 2, 3. Jeszcze nie. Niech nazbierają powoli. I teraz niech lecą tutaj. A ja sobie już wybuduję drugie. Jako, że jeszcze nie mam odnóg, to też jest problem. Tutaj przyjechaliśmy. To jest bardzo małe, jak widzicie. Tutaj już nam znika. Jak widzimy, że znika ten gościu. Zobaczmy. Fuck. Weźmy sobie jeden wagon. Tutaj cena nasza wzrasta. Potrzebuję więcej wagonów. Naprawdę, potrzebuję więcej wagonów i niech wszystkie jadą sprzedawać. Na razie jeszcze mamy tu dobrą cenę. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Mamy dwa coś zarobione. Jeszcze jednego... Nie chcę kończyć. Jeszcze jednego sobie walnijmy. Tutaj mamy stówkę. Znalazł coś. I znowu nie chcę kończyć, tylko... Okej, weźmy tak. Nie trafione. Jest, trafiliśmy tutaj. Nie chcę więcej koni dawać, bo nie zarobimy dużo, że tak powiem. Mało, to znaczy tak. Zarobimy dość, bo zarobimy, powinniśmy koło 9. Tak to zrobię, o. I dorwaliśmy się dwoma tymi. Więc powinniśmy te 4 wyciągnąć. Tutaj mamy lepsze, kończy nam się miesiąc. Jeszcze nie możemy kończyć szybciej miesięcy. Dlatego to jest lekki problem, ale raczej nie powinno być aż tak fest problemu. 21. Tutaj cena jest mała, tutaj 20, 70 coś, no to tak 0,75 to jest, powiedzmy, że średnia cena. I tak się kończy. Ale duże było. No, to był fajny plac, tylko nie mamy żadnych, nie wiem jak to nazwać. Później to kupimy. Tutaj mamy nasz gra. Widzimy ile ten, pod koniec koło 8 zarobiliśmy, tutaj ile sprzedaliśmy, ogólnie 10 tysięcy baryłek sprzedaliśmy. Wydaliśmy dużo na ten, na rig. Rig to jest ten co dajemy, to są rury, tutaj mamy wagony, a tu mamy gości, którzy nam... I tak wyglądał nasz plac. Zrobimy sobie jeszcze jedną mapkę. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. I teraz tak. Mamy najmniej kasy, no bo oczywiście... najpierw kupmy sobie ten Land Auction. I teraz... Ok. Jak widzicie, tu było dość dużo. Tu jest. Wokół tego trzeba szukać. Bo tu mamy 52, także to jest naprawdę grubo. Szkoda, że to nie było od początku moje, ale no niestety. Weźmy sobie... Ja zbieram na skaner.
walić wszystko po prostu skaner. Potrzebujemy jak najszybciej skaner. Zobaczycie, jak to przyspieszy robotę. Ale nawet ze skanerem jest ciężko niekiedy. Okej. Dwóch od razu znalazło. Jest, dorwaliśmy się od razu. Okej. I tutaj lecimy. I teraz weźmy sobie tutaj. Za daleko. Te początkowe levele mają bardzo nisko. Jeszcze weźmy sobie... Nie to. Weźmy sobie dwóch dowserów. Tych od szukania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mogę rury ulepszać. To już chyba ostatnio mogłem, ale... nie zrobiłem tego. Ułóżmy sobie... tutaj. Spillage. Nie. Spillage jest zły. To rozlewanie się tego. Z tego powodu. Tak. Z tego powodu jest to złe, że to dużo potrącają. Bardzo dużo, naprawdę. Lepiej jest dokupić dodatkowe te... Jak one się nazywają? Weźmy 200. 200 powinno być. Nie jest. Jeszcze niżej. Jest. Tutaj trzeba ulepszyć. I weźmy sobie tutaj na tą odległość. Jest! Trafiliśmy. Fajnie. Nadal mamy 80. Jeszcze dwa wagony od razu kupię. I teraz dajmy sobie tutaj i będziemy pilnować ceny. W następnej turze kupimy sobie konie. Konie by nam się przydały. Tutaj teraz niech lecą. A my sobie przyjdziemy to tak o. Weźmy tutaj. Wszystko, kasa jest, spoko. Co my tu mamy jeszcze? No, widzicie. Tutaj nawet nie zdążyliśmy wyciułać, ile mieliśmy wyciułać. 800 za rozlewanie tego oleju, ropy, czy jak to tam się nazywa, to nie jest jeszcze taka tragedia. Tutaj widzicie ulepszenie rur, tu mamy rury podstawowe, tak nawet nieduży wydatek. Jak zwykle pierwszy jestem. Tutaj możemy konie ćwiczyć. I ja kupię sobie tylko teren. Przejdźmy do handlowania terenem. Jak widzicie, tu był nasz teren. Więc ja sobie wezmę teraz ten teren. Pewnie nas będą próbowali wykopać. Nie, nikt nas nie próbował wykopać. Bardzo dobrze. Tu jest bardzo ważna rzecz. My jeszcze jeden raz musimy przeżyć bez tego wszystkiego. Standardowo rozsyłamy sobie trzech gości. No i tak jak mówiłem, już jeden znalazł. Weźmy sobie na 200 w dół. Jest, dorwaliśmy się. Weźmy tutaj. Bardzo blisko znaleźli. Ja wysyłam jednego. Ten skończy ciułać. I wyślę drugiego. Mało kiedy robię silosy. Bo silosy tak średnio, że tak powiem, się przydają. Nie wiem, ile tam jest, więc... Tak trochę ulepszanie na pałę to jest niezbyt dobre. Weźmy jeszcze jednego tego dowsera. Nie wiem, czy to dobrze mówię. I... bardzo małe ten. Dobra.
Na razie nikt nic nie rozlewa, więc jest spoko. I spróbujmy sobie tutaj przejść. I tak o w dół polecimy. I mamy dwa. Weźmy sobie to, ulepszmy. I dodajmy trzy konie. I teraz tak. Teraz dam silos, bo nie chcę sprzedawać poniżej 60. Jak będzie trzeba, to dodamy kolejny. No ale dodajmy sobie już teraz. Tutaj mamy za 81, więc to jest dobra cena. Weźmy sobie, przyspieszmy i spróbujmy tutaj jeszcze wydobyć na 200. Jeszcze 100. Jest, dotarliśmy. Co to za jakiś mikroskop? I dajmy sobie... Fak, tutaj się opłaca. 3. I teraz jedziemy z tym koksem. Tutaj już się skończyło. Więc potrzebujemy jeszcze jednego na 200, tak standardowo. Nie udało się. To pojedziemy jeszcze niżej. Tutaj wszystko jedziemy. Tyle ile się da. Mamy jeden miesiąc do zakończenia tego wszystkiego. Wszystko miało iść w tę stronę. No, wykopaliśmy. Małe znaleźliśmy. 8000, w ogóle 15, tylko z 6 wydaliśmy na wszystko. No niestety. I teraz... Jeszcze mamy chwilę. Sprawdzałem tylko, ile materiału jest. I mamy chwilę. Tak. I widzicie, o to mi chodziło. I teraz tak. Zrobimy tak. Left Ink będzie za... 0,74. Kupujemy to. Kupimy sobie... posesję. Nie wiem, jak to nazwać. Gdzie ja klikam? Sorry. Za te czkawki. Ja wezmę sobie tą. Niech oni się licytują. Patrz, ile gościu wydał kasy. Wypadł z mojej posesji. Patrz, ile babka, no nie wierzę. 10 klocków zapłaciła za tą jedną posesję. I teraz tak, mamy 23 tysiące, tak samo jak ostatnio, ale potrzebujemy wziąć pożyczkę. Weźmiemy pożyczkę na do 30 i 2000. Jedno mniej. Ok, to jest nasza pożyczka. I teraz kupimy skaner. Potrzebujemy cholernie skanera. Zobaczycie, jak to się opłaca. Ok, będziemy mieli dobrą cenę i zobaczycie, że odzyskamy wszystko w mgnieniu oka. Przejdziemy sobie... Dałem tylko dwóch, bo teraz patrzcie, co robię. Skaner jest pod C. Weźmy sobie 250. Idealnie. Ok, teraz możemy dać tylko tyle, ile nam konkretnie trzeba. 2, 3, 4. Weźmy sobie tutaj. Ok, 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 ok. Mamy 4 konie. Będziemy tutaj. Dopóki ta cena nie zwiększy się, to będziemy cały czas tutaj tłukli. Ale teraz możemy sobie użyć skanera. No i widzicie, i od razu mamy, ile minimum musimy tego dawać. 3, 4, tu mamy lepszą cenę, więc lecimy sobie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nic nie rozlejemy. Tutaj jest 1,17, więc
to cały czas się opłaca. Jeszcze dwa dorzucimy sobie. Weźmy te... Fuck. Dowserów, trzech. Zobaczymy, czy coś jest, bo oni tylko dotąd ołapią w tym momencie. Okej. Tu mamy kolejny. Widzicie? To jest bardzo nisko. Nawet nie wiedziałem, że on tak nisko potrafi. I teraz... Tutaj będziemy mieli ciekawie, bo tutaj już mamy mniejszą cenę. Więc wszystko przesuwamy pod tą stronę. I teraz weźmy sobie tutaj ulepszenia. I tutaj gość nam krzyczy, że coś znalazł. Wow, fajnie. Bardzo fajnie. Okej, i tutaj mamy cały czas 90, więc jest cały czas w porządku. Jeszcze jedno sobie dorzucę. To cały czas spada. A nie powinno być któryś? A, 70, tak, 74 było. I teraz ja sobie zrobię tak standardowo, jak ja to robię. A widzicie, nie mamy jeszcze stąd przesuwania, więc ja już tutaj sobie dam tak. I polecimy sobie... Odkrywamy troszkę mapę, widzicie, mamy 10 klocków. I teraz stąd sobie przyciągniemy tutaj. I tutaj jeszcze odkryjemy. Tak, żeby po prostu... No widzicie. I kolejne... grubo. Tu jest grubo. Jeszcze ja sobie wezmę taką. Weźmy sobie tak. Okej. I co tu jeszcze jest? Tutaj dwa. I teraz tak, tutaj mamy dużą cenę. Przez to, że skanowałem całe te podziemia, to nie zauważyłem, że dużo nam, nie wiem jak to nazwać, uciekło dobrej ceny. Widzicie? I tu mamy jeszcze jedno. Bo warto jest tak skanować z czapy, bo... mamy wyciek. Niedobrze. Mamy wszędzie wycieki. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Powinniśmy mieć więcej koni, jak chcemy coś takiego robić. Stracimy wszystko. Praktycznie wszystko stracimy. Dobra. Trzeba zrobić środki ostateczne, jak ja to mówię. To będzie tragedia. To będzie kosmos po prostu. Takie straty, jak my będziemy mieli teraz, to się w pale nie mieści. Już nawet nie chcę patrzeć na ten wykres. To będzie tragedia. Wylewanie się jest po prostu tak stratą pieniędzy. Te 30 tysięcy... które mamy w tym momencie. Ja już wychodzę. Wydobyliśmy wszystko. 9 tysięcy straciliśmy. Wow, 15 tysięcy tylko żeśmy przywieźli. Widzicie? A mogliśmy 30 prawie przywieźć. No ale niestety. Dobra. Teraz sprawdzamy sobie tutaj. Dobra. Ja sobie na razie zakończę, na tym zakończymy sobie, dlatego że nie chcę, żeby odcinek był zbyt długi, a to jest po prostu taki odcinek, że chciałem wam pokazać, jak to wygląda i jak to się gra. Tak jak widzicie, to jest łatwy poziom, więc my sobie po prostu dzisiaj pokażę wam, w następnym odcinku po prostu zrobimy sobie takie najlepsze te momenty z pierwszego tego, co zostało, i może drugi zahaczymy jeszcze, a później zrobimy kolejny filmik, drugi, trzeci i trzeci, czwarty i wyspa, jak zostaje się burmistrzem. Bardzo fajna wyspa, ale masakra, jak nie wolno tam nic rozlewać, w głowie się nie mieści, ale dobra, mniejsza. Także, jeżeli wam się podobało,
kliknijcie lajka. Jeżeli wam się nie podobało, kliknijcie łapkę w dół, jak to mówię. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli chcecie coś się dowiedzieć, coś napisać, z chęcią przeczytam to, co napiszecie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i miłego dnia.